ta struktura między małymi, średnimi i dużymi jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego, dla poprawnego funkcjonowania gospodarki. Małe firmy są motorem, które napędzają duże. Jeżeli nie ma małych, to na rynku duża firma może w zasadzie spać, rozwijać się bardzo powoli, podnosić ceny, brać rentę monopolową. Jest dobrze i wygodnie, ale nie obywatelom, konsumentom, tylko pracownikom tej dużej firmy. Małe firmy to podstawa rozwoju, to podstawa umiarkowanych cen, to podstawa, aby dana branża dobrze służyła społeczeństwu. I teraz ustawodawca musi dać szansę tym małym, żeby oni byli. On nie może stosować tych samych reguł między małymi i dużymi, bo mały nie ma warunków na stosowanie tych samych reguł, bo nie ma prawników, nie ma pieniędzy, nie zarobi jeszcze swoich pieniędzy. Przykładem jest Wielka Brytania, kiedy małe firmy praktycznie nie obowiązują regulacji unijnych. Te regulacje zaczynają wchodzić w życie, jak firma osiągnie 20-50 milionów funtów brytyjskich obrotu rocznego, czyli ma już z czego, ma środki do zaspokajania bardzo rozlicznych wymagań biurokratycznych. I to jest właściwa struktura. Mała firma ma stworzone warunki do rozwoju, staje się duża, zaczyna silnie oddziaływać na środowisko, na społeczeństwo, to trzeba ją trochę uregulować. To jest właściwa struktura, która by się marzyła w Polsce. Do niej jeszcze moim zdaniem daleko.